O, na broń. Halo? Czym ten radiowóz tak stoi na środku? Kurde, jak uśmiech, żeby go ukraść. Ale fajny. Ale bądźmy dobrymi policjantami. Przeparkowałem tylko, żeby nie było. Przeparkowałem. Ja to tylko przeparkowałem, żeby nie było, że kradnę, bo tak na środku stało, tak niebezpiecznie. No i olali. Tak, słucham? Nie słyszę pana, przepraszam, przepraszam sobie słuch. Czy w czymś mogę pomóc? A nie, nie, nie. A czy panu mogę w czymś pomóc? Nie, 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 nie potrzebuję go. Proszę, co pan biega po moim aucie? Co pan to robi? Przepraszam bardzo. No, przepraszam. Co to, złodziej? Kradnie mi auto! Ukradł to mi, ukradł! Złodziej! Ukradł mi auto! O nie. Telefon. Jest tu gdzieś policja? Halo, czy jest tu gdzieś policja? Potrzebuję pana policjanta jakiegoś. Moje auto! Moje auto, aby to było otwarte. Moje auto, oddawaj mi auto, śmieciu. Oddawaj mi auto. Oddawaj mi auto. Oddawaj mi auto. Pasy zapnę. Jeszcze strzela do mnie. Ręce do góry, wysiadaj. Ręce do góry, wysiadaj albo strzelaj. Nie! Dobra, już, 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 ręce już, 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 ręce już. Ręce do góry. Wysiadasz. Już. Ręce do góry. Już, dobra, podchodzisz już, do mostu, już. Podchodzisz do mostu. Podchodzisz do mostu. Nie. Powoli, powoli, powoli. Powoli. No. Dobra. Tutaj jedna rączka, druga. Nie. Zostaw mnie. Dobra. I teraz nie ma cię, nie widzę cię. Idziesz już stąd. Masz 3 sekundy. Uciekasz stąd. Raz. Nie w tą stronę, w drugą. Dobrze, to spróbuję to za tobą. Kolega został poszczelony w klatkę piersiową. Jezu, znowu operacja. Przygotuj mi morfinę plus usypiacz jeszcze. No, jakbyś nie widział, to w ręce też ma kulę.
Nie umiera, ma tylko postrzał wybrany. Weź mi przynieść, raczej czemu to sobie. Masz tutaj wolno, cię podaję. Ale proszę pana, może tam, co? Tam? O. No, lepiej się już pan czuje? Trochę lepiej, ale dalej mnie boli. Ale już nie tak bardzo. Daj mu przeciwbólowe jeszcze. Czy pana boli? W klatce piersiowej. Czekaj pan, założę pana opatrunek. Idź mu przyszykować receptę na tabletki przeciwbólowe. O rany. No to szybko poszło. Dowód osobisty proszę pokazać, plus 5000. Chyba, że ma pan ubezpieczenie? Ma pan ubezpieczenie. A gdzie się kupuje ubezpieczenie? W sensie, jak to wygląda, czy mam, czy nie mam? No, w szpitalu tutaj u nas. A jeszcze nie wiem, bo to przy mamie jeszcze jestem ubezpieczony, wie pan, i to tak i w miejscu pracy chyba tak, ale to nie wiem. No, ale my musimy wiedzieć. To dobra, to... Ubezpieczenie tylko można kupić indywidualnie w miejscu pracy i praca nie funduje tego, bo jest pan poza pracą. Mi się należy 5000. Ale tak właśnie, no, nie wiem, czy poza pracą, a jeżeli moja robiłem dostęp zraniony podczas wykonywania pracy, to co? Nie, to się... Dobra, minuta. Ja go tylko zapiszę, niech mi pan da 5000. A to musiałem do bankomatu podejść chyba. Chociaż... Chwilę. Już. Może pan też mu przelewam oczywiście. Można czekać. Już, tylko ten. Przelewam. Jak się pan nazywa tutaj? Bo ja nie wiem. To ja się odsunę. Przelałem panu na konto. Dobrze, i 5000 się należy, proszę pana. Już przelałem panu. A, no dobrze. No to... Kolega, dałeś mi tą receptę, czy nie? Ty, dałeś mi tą receptę, czy nie? Co tam się dzieje? Uszykowałeś mi tą receptę, czy nie? No mam, już podam. No to weź mu ją daj. Dziękuję. Dobra, do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Ma pan auto tam przed wyjściem. O, moje auto! Przywieźli mi auto nawet. Ale super. O, moje kochane auto. O Boże, co to w ogóle było? Czy jest tu jakiś pan oficer? Policjant? Cokolwiek? Tu jest. Poczekaj, państwo chwilę, bo coś muszę zrobić. A to sobie coś przekąszę w takim Dobra, razie. Już jestem. Co chodzi? Już chwilę, tylko sobie coś przekąszę tutaj jeszcze, jak można. Mi się zjeść strasznie chce. No więc ja mam takie pytanie, jak to jest, że mi spod komisariatu kradną... Znaczy, ja nie pamiętam kto dokładnie już i to tak nieważne, ale chodzi o sam fakt, zostaję napadnięty. Jeszcze muszę płacić 5000 za to, bo nie mam jakiegoś ubezpieczenia niby. Ja się pytam, jak to jest. Proszę pana... Tak... No, proszę pana, nie wiem, to są już tam u medyków jest ustalane, to musiał pan z tym iść do dyrektora za to, wie pan? Bo mi, do mnie to tak średnio za ubezpieczenie. Ja panu powiem, że tam lepiej sobie wykupić ubezpieczenie jak już, albo iść do ordynatora, albo dyrektora i on na pewno jakąś zniżkę da. Niekiedy powiem panu daje. Ja bez zniżki dostałem, ale powiem panu, że niekiedy daje. I bardzo się opłaca iść do dyrektora i to zrobić. No rozumiem, ale no napadają człowieka,
ranią go ciężko, a potem jeszcze trzeba płacić za to, że cię ratują. No to tak trochę, no słabo to wygląda, nie? Oj, proszę pana, tak jest, no co pan poradzi? Ja co pan by wolał, żeby pana nie uratowali? Za życie się proszę pana płaci. Tak samo ja przed ubezpieczeniem, tak byłem posiadkowany, proszę pana, bym powiedział, że musiałem ponad 10 koła zapłacić. O rany. Do tej pory ja ubezpieczenie kupuję. No i tak wychodzi, proszę pana, ja panu polecam sobie ubezpieczenie kupić. Dożywotnie 100 tysięcy, a tam na miesiąc kosztuje chyba 10. Aha, i to jest tam, wie pan, trochę pan popracuje, może pan, wie pan, sobie tam stracić te 100 tysięcy, czy tam te 10 na miesiąc, ale to warto, bardzo się opłaca. Mówi pan. Bardzo proszę pana się, no. A pan dzisiaj sam tak na służbie jest? Tak, ja dopiero na służbę wszedłem. Dobra. Co tu się dzieje? Nie wiem, proszę pana. Czemu pan bije tą kobietę? Bo zły mięsień, panie. Mam takie drgawki. A ten tutaj, ten obok, ten tutaj pan co leży, to też zły mięsień, tak? Dzwonię na policję. To leżał. On dzwonię leżał, na policję. Proszę pana. Co? O ty konfidencie. O rany, co tu się... Zadzwoń pan po karetkę. Wszystko w porządku, proszę pana? Halo, proszę pana, wszystko w porządku? Niech pan się może oprze o moje auto, chociaż... A mnie się pan położy. Zadzwoniłem po karetkę, zaraz powinien przyjechać pan pomóc. Co się panu stało w ogóle? Proszę pana, taki upadek miałem. Tak z wysokości. O rany, jak tu z wysokości? Chciał pan się zabić? Przecież to jest wysoko. Niech pan siedzi, niech pan siedzi. Niech pan siedzi. Pojechałem na nogi. Tutaj jechałem, patrzę się, ktoś tutaj leży i ten pan tutaj leżał. Generalnie, nie wiem. Mówi, że spadł z wysokości. Proszę? Dobra. Ten pan tutaj... Spadł z wysokości, powiedział. No, spadł to stamtąd to... Stamtąd. Ale daj mi się tam przejrzeć, no. Boli pana noga? No, tak lekko, nie jest źle. A ręka? Nie, proszę pana, ja tak na nogi lekko upadłem, ale... Umiem amortyzować i się tak przekręciłem, ale trochę. Dobra, pomogę boli. Panu, jeśli wejdzie pan do karetki. To jest ta karetka? No, wie pan, co musiałem skonfiskować. Niezła karetka. Proszę pana, nie może mi pan tu... Jezu, nie może mi pan tu opatrzyć, bo ja tu... Bo ja tu... Proszę pana, z policji jest. Pan mi tu szybko opatrzy, szybko. Boże, narąbany! Co on tu robi?